Badania na stanowisku 2 w Lubaczowie prowadzone są od 2006 roku przez Marcina Piotrowskiego z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie przy współpracy Lubaczowskiego Muzeum Kresów. W trakcie badań odkryto szereg ciekawych zabytków z różnych okresów, zaczynając od wczesnego średniowiecza, kiedy najprawdopodobniej na tym terenie istniał gród. W trakcie badań najciekawszym odkryciem jest wczesnośredniowieczny enkolpion, czyli relikwiarz noszony na szyi. On składał się z dwóch części i w środku zawierał relikwie w postaci bądź to drewna, gwoździa z krzyża Chrystusa, gwoździa w cudzysłowie oczywiście, do na przykład nawet takich historii jak fragmenty meteorytów noszone we wnętrzu relikwiarza. Tutaj jeszcze enkolpion nie został poddany konserwacji, więc na razie nie wiemy, co w środku się znajduje, czy w ogóle coś znajduje się w środku. Zabytek ten datowany jest od XI do XIII wieku. Tutaj współwystępuje z zabytkami datowanymi na wiek XII.